Cześć kochani, witam serdecznie w Miamiamowej kuchni. Dzisiaj ziemniaki, a dokładniej puree. Tu mam już ugotowane, przepyszne ziemniaczki. Oczywiście obrałem, pokroiłem na równej wielkości kawałki, zalałem zimną wodą, to jest bardzo ważne, jak gotujemy ziemniaki, i ugotowałem do miękkości. Można w nie włożyć widelec. Pierwszą rzeczą, od której zaczynamy przygotowanie puree, kiedy ziemniaki są jeszcze w garnku, jest ich odparowanie. Czyli trzeba odlać wrzątek dosyć dokładnie, bo chcemy uzyskać kremowe, pyszne, aromatyczne puree. Olewam więc dokładnie całą wodę. I teraz garnek z ziemniakami stawiam na kilka chwil na kuchence. Żeby ziemniaki się nie przypaliły, przez kilka chwil potrząsam garnkiem, obracając je tak, by cała woda zupełnie odparowała. Ziemniaki są już suche, prawie suche, gotowe do dodania składników. Oczywiście ziemniaki posoliłem przed gotowaniem. Moje puree, najlepsze na świecie, składa się z ziemniaków, sporej dawki masła, prawdziwego masła. Tak naprawdę im więcej tego masła dodamy, tym to puree będzie lepsze. Kremowość i śmietankowy smak puree zapewni słodka śmietanka. Jeśli masz ochotę na chudsze trochę jedzenie i mniej kaloryczne, śmietankę możesz zastąpić mlekiem. Nie zapominam o aromacie i zielonych listkach oraz witaminach. W moim puree jest mnóstwo koperku, mnóstwo drobno posiekanej natki pietruszki. A tajemnicą jego niezwykłego aromatu jest gałka muszkatołowa. Koniecznie świeżo starta. Jeśli nie masz gałki do starcia, to nie dodawaj gałki startej, bo to jest nie to. I tej gałki dodajemy naprawdę troszeczkę. Ona ma tylko tak delikatnie podbijać, podkręcać smak, a nie dominować w puree. Właśnie tyle wystarczy. Teraz to wszystko należy... To będzie pyszne. To będzie bardzo pyszne. W zasadzie można jeść samo bez żadnych dodatków. Rozgniatamy na jednolitą masę. Ja używam tłuczka. Pamiętajcie, nie wolno używać żadnego miksera czy czegoś, co zmieni tą masę w taką jednolitą papkę. Papki to są dobre dla niemowlaków, a my lubimy po prostu pyszne, kremowe puree, które nie jest płynne. No i te ziemniaki trzeba dość dokładnie rozgnieść i wymieszać z wszystkimi składnikami. Pachnie przepięknie. Można po prostu łyżką wyjadać z garnka, popijając zimnym mlekiem. Spróbuję, czy jest dobre i czegoś nie brakuje. Delikatne, kremowe, maślane, śmietankowe. Z tym delikatnym, bardzo aromatem, prawie niewyczuwalnym gałki muszkatołowej. I to wszystko. I teraz jedyne, co trzeba, co potrzebujemy, to wyłożyć puree na ładną miskę. Ładnie układamy miskę. Mniej więcej tak. Nie równam dokładnie tych przepysznych ziemniaczków, dlatego że na sam koniec kładę jeszcze kilka kawałków masła. I dopiero z tym masłem mieszam, by ono na samej górze utworzyło taką przepyszną warstwę roztopionego masła. Zdecydowanie nie jest to danie dietetyczne, tylko bardzo, bardzo smaczne.
Tak to wygląda. Jest przepyszny. No i nie zapominamy o dekoracji i prezentacji. Kilka gałązek natki pietruszki na samej górze sprawi, że pire będzie wyglądało nie tylko fajnie, ale będzie po prostu jeszcze smaczniejsze i lżejsze. Więc tak to wygląda. I powiem Wam, moi drodzy, mnie czasami do szczęścia dużo nie potrzeba. Wystarczy taka miseczka przepysznych, kremowych ziemniaczków. Do zobaczenia w następnym odcinku.